Marek to ojciec chrzestny Demant i prawdziwy człowiek renesansu. Własnoręcznie stawiał budynki, które do dziś są naszą siedzibą. Przez 10 lat prowadził firmowy klub fotograficzny oraz stworzył Fire Team, który czuwa nad naszym bezpieczeństwem w razie pożaru. W 2008 roku zakładaliśmy, że w firmie nie będzie pracowało więcej jak 300 osób. Dzisiaj jest nas ponad 2500. Zaczynałem jako główny specjalista do spraw BHP i administrator budynków. Naprawdę mógłbym o tym okresie dużo opowiadać. Wspomnę tylko, gdy pojawiła się potrzeba budowy centrum dystrybucji, powierzono mi ten projekt. Duży projekt, wielka odpowiedzialność, zaangażowanie wielu osób, ale punkt w życiorysie napawający dumą. W pewnym momencie rozwoju firmy pozwolono mi wybrać, w którym kierunku ja chcę się rozwijać. BHP czy infrastruktura? No widząc, jak szybko nasza organizacja się rozwija, chciałem w tym dziele mieć jak największy udział. Wybrałem więc infrastrukturę. Awansowałem na stanowisko Facility Managera. Kolejnym projektem była budowa narzędziowni. Obiekt nieduży, ale projekt bardzo wymagający. Znam Marka od wielu lat i mógłbym na jego temat powiedzieć wiele fajnych anegdotek, ale najlepszą z nich jest ta, w jaki sposób wybudował nową narzędziownię. Stary budynek rozebrano do szkieletu. Zdemontowano ściany, zdemontowano dach i posadzkę, po czym wykonano nowy dach, nową posadzkę, nowe ściany, wszystkie instalacje i to niespełna 3 miesiące. Marek, prowadząc projekt w ten sposób, zaszokował wszystkich na Mierzynie, jak również naszych kolegów z Danii. Żeby uwierzyć, musieli przyjechać tu na miejsce i zobaczyć na własne oczy. Podczas realizacji poszczególnych inwestycji zacząłem interesować się inżynierią pożarową budynków. Tu znowu pomogła mi moja firma. Ukończyłem studia podyplomowe w tym kierunku. Z tego zainteresowania narodził się kolejny mój pasjonacki projekt – Fire Team. Fire Team to grupa ochotników pierwszego kontaktu w razie pożaru, ewakuacji, także tej planowanej. Oczywiście przeszliśmy szereg szkoleń teoretycznych czy też praktycznych z obsługi sprzętu PPOŻ, a także mieliśmy okazję być na poligonie, gdzie oprócz testów wdolnościowych mieliśmy okazję przejść komorę dymową w pełnym oprzyrządowaniu, czyli z butlą, z powietrzem, czy też maską tlenową. Czyli tak dokładnie tak jak strażak przechodzi ten test. Fajnie jest być członkiem tej grupy i mieć realny wpływ na polepszenie bezpieczeństwa całej firmy. W mojej firmie uważam się za człowieka szczęśliwego, spełnionego zawodowo. Często używam określenia moja firma, ponieważ Demant traktuję jak własne dziecko. Tu robię to, co lubię robić najbardziej. Pracę swoją realizuję z pasją. Firma mi w tym pomaga. Do pracy przychodzę uśmiechnięty. Mam realny wpływ na to, co dzieje się w tej organizacji. To efekt kultury skandynawskiej, z którą jestem związany ponad 20 lat. Tu wszyscy są traktowani równo. Swoją karierę zawodową zadedykowałem innym. Żyję dla kogoś, nie dla siebie. Ty też możesz tak wybrać. Punkt w życiorysie napawający optymizmem. Czy coś jest jednak jeszcze? Hehehehe